Teraz może będzie działać, bo tu trzeba coś kliknąć. W końcu, chyba tu. Jo, ale beka, ja pierdolę, co te YouTube to są głupie jak but. Halo, halo, czy mnie widać? Halo, czy mnie widać? Działa, jest, w końcu. Jezus. YouTube, chory pojebie. Ej, Boże Święty, wiecie co? Ogólnie YouTube jest tak mądry, że jeszcze sobie wynalazł coś takiego, że w pokoju reżyserskim, w pokoju cudownym reżyserskim jeszcze trzeba kliknąć transmisję. A ja odklikam, odpalam, zatrzymuję streama, jeszcze raz. Mówię, co jest? Ale grunt, że się udało, masakra. Teraz już wiem, że trzeba kliknąć. Włącz transmisję, ale jeszcze w pokoju na czystym, gdy sobie oczywiście robię coś takiego, że odpalam live'a zaplanowanego. Pierwszy raz od dawna odpalam coś takiego, więc też byłem w szoku totalnym. Naprawdę dobrze, że to zauważyłem. Witam serdecznie wszystkich po, można powiedzieć, dwuminutowym opóźnieniu, ale przez to wszystko zrobiło się tych minut chyba 6-7. Więc witam serdecznie wszystkich, witamy Petkusa, witamy Białego, Aleksandra i wita rozumiem. Bo tylko tych takich niebieskich zauważyłem. Biały to powinien być, nie wiem, top moderatorem roku. Znaczy na pewno jest top moderatorem miesiąca, sierpnia, bo był najwięcej razy. I mamy poniedziałek, Boże, jak to ładnie Łukasz napisał. Siema Łukasz, witam serdecznie. Bardzo serdecznie witam, Boże, tak troszeczkę mnie ten typ mnie troszeczkę zdenerwował, bo nie wiedziałem, co się dzieje, a jednak chciałbym bardzo ładnie, pięknie i cudownie ruszyć. Dobijamy dzisiaj cel, Dawid, ty to masz naprawdę miłe życzenia. Serdecznie pozdrowienia tutaj dla Dawida. I dla całych prawie 400 osób, którzy są tutaj. Z nami, a my odpalamy w końcu farminga, bo ileż to można czekać i się wnerwować, co? Ale grube sądzi. Z kim gram? Z wami wszystkim sobie pogrywam. Zrobię sobie shota, zrób. Nie, ale tutaj cała prawda jest, że akurat ty byłeś najwięcej razy chyba w tych paru live'ach, które były w sierpniu. Zobaczymy, jak można tak powiedzieć, będzie tu w miesiącu wrześniu. Może zrobię takie top moderatorów miesiąca, a którzy będą dostawać prezenty. Jedno piwo. Siemano, siemano. Witum bardzo mocno. Triumf. Norbert! Cóż to za nowa seria? Norbert, dzięki za donajcika na czacie. Seria taka na szybko wymyślona. Potrzebowałem jakiegoś klimatu fajnego. I gdzieś na tej osadzie znalazłem taki mały kącik. I zobaczymy. No nie, no myślę, że może na pewno kiedyś tam się zdarzy, że u mnie czy w sobotę, czy w niedzielę będzie live. Ale powiem szczerze, że rzadkość będzie u mnie weekendy, bo jednak weekendy będę chciałbym odpocząć od tego kompa, a gdzieś w tygodniu na pewno takie coś będzie. Witam serdecznie wszystkich, siemano, którzy tutaj wpadli i są coraz bardziej. Na kacu wróciłeś? Boże, to jest tak, ty byłeś na tym kacowym wczorajszym? Dawałeś wczoraj tam z Dynksa? Ze wszystkim? Siemano Adam, witam serdecznie. Czat nas żywo jest włączony. Panie kolego. Czemu piszesz mi cały czas czat na żywo, jak i tak mam czat na żywo włączony? 500 osób, witam serdecznie, bardzo miło. Znaczy oryginalną mam farmę, bo
Ostatnio grałem na tych krużewnikach, tam tych wariackich. Ogólnie gospa zajebista, ale nie czułem klimatu tej mapy. Jakoś w ogóle. Więc postanowiłem gdzieś pochodzić po osadzie. Mówię, zobaczymy co wy na to, żeby sobie pograć trochę na tej osadzie. Jest to oczywiście oryginalna. Nic nie zmieniałem, nic też nie budowałem, bo nie miałem czasu, bo dzisiaj po nagrywaniu mnie tak wzięło. No, po prostu mówię, a niech będzie, co nie? Jeżeli coś tutaj my wymyślimy, to może się i nawet pobudujemy gdzieś. I będziemy kombinować. Proszę bardzo. Nie, no akurat ta osada jest mapą, którą najmniej grałem, czyli w ogóle. Więc chętnie takie coś tutaj zrobiłem. Soboty na niedzielę. Jezus Maria. Hej, to moja wina, że chciałeś krużewniki. Byś mi jej nie polecił, to... szczerze biały tutaj właśnie nie głupie. Będziemy, tak jak już mówiłem, startujemy od nowego roku szkolnego z tymi live'ami jeden lub dwa razy w tygodniu, więc będę chciał takie coś zrobić. Myślę, że właśnie z naszymi moderatorami i sponsorami coś takiego porobimy. Na pewno i sobie pogramy. Czy na tej osadzie, czy na czymś innym? Okaże się. Okej. Prawie 500 osób. Witam serdecznie. 300 łapek, bardzo miło. Witam serdecznie bardzo mocno wszystkich zgromadzonych tutaj wiernych. Ogólnie gospa robiona na szybkę, jeżeli chodzi o modyfikacje, nie wszystko jeszcze jest zrobione, ale będziemy sobie powoli działczyć. Ogólnie pomalować trawą w kurniku nie mogę, nie wiem czemu, bo jak ją maluję, to i tak gdy odpalę od nowa serwer, to i tak to wszystko znika. I pojawiają się takie dziwactwa. Nie rozumiem, co jest nie tak, ale nie mam już głowy do tego. No tutaj troszeczkę wziąłem większe maszyny i będzie się działo. Zobaczymy. Mapa osada. Dokładnie. Pięknie napisane. Tak, składanka z YouTube'a. Dzisiaj jakaś tam losowa, tak samo jak i ostatnio. Najstarszy z MST jestem ja. Dobra, otwieramy wrota, czyli to co lubię najbardziej i startujemy z trzema maszynami, które będą jak na razie do testowania na tej cudownej serii. Będzie to ZT-zik, będzie to case, piękny case Magnum, stary jak świat, ale bardzo ładny i gdzieś w okolicach można tak powiedzieć, że siedziałem takim, a Tanas się podobnym woził, bo byliśmy na akcji Sianakosy, tak jak już w niektórych akcji też wiecie. I naprawdę fajnie on wygląda, a że go znalazłem, to chciałem go pojeździć i wreszcie coś z tego paku, bo ta kubota wyszła, a tak szczerze w ogóle tymi kubotami się nie zajęliśmy, więc zobaczymy jak to będzie się działo. Do tego kombajn, który mnie zaciekawi. Ale jest Petkusik i Petkusik dzisiaj zaczyna zabawę z donatami. Dobrze, jeżeli będę potrzebował moderatorów, nie ma problemu. Na razie mam moderatorków, ale będziemy sprawdzać, co, gdzie, jakiś Petkusik, dzięki, piąteczka dla ciebie. Gospa zbudowana to jest gospa oryginalna jak na razie, bo nie miałem czasu, ale jeżeli będzie się działo na tej serii, to na pewno coś się wybuduje fajnego, ale to z czasem. Dalej widzę tutaj fajne pytania są. Bolek nie jest najstarszy, Bolek jest rok ode mnie młodszy. Anglerek, czy będzie Anglerek? Jeżeli go ogarnę, to będzie Anglerek. Myślę, że byśmy sobie mogli pograć z chłopakami. Ale jak na razie mocno czekamy, bo nie ma czasu, to po pierwsze, a po drugie fajnie by było gdzieś tą najpierw ogarnąć. Dobra, odpalamy i ogółem całe te ruszyć, bo mamy Deutscha. Kombajnik Deutscha.
original version, ale... ale rzadko spotykamy, więc trzeba by było. Siemano Riku, witam Redo serdecznie. Jeszcze się chłopcy zgrali, widzę. Wiesz, jak naprawdę to, że bardzo mi nie... A nie, to jest original przez Giantsów źle zrobione, więc... Czekajcie prawdopodobnie na łatkę. No, wersję Platinum chyba, tak to wtedy będzie. Witam wszystkich bardzo serdecznie, którzy dopiero co wbili. Nie. Niestety za pieniądze moderatorów nie ma. Nie ma tak dobrze. No może, że u Białego. Biały za drobną opłatą coś nie coś potrafi. Żniwa się szykują, tak? Zaczynamy sobie od żniw. Parę pól coś tam jest. Mam prawda, młodziutki. Widziałeś kiedyś młodziutkich ludzi? Tyś widział. Dobra, jedziemy w pole. Nie wiem, o co zawodzi. A, o tym krawężnym pewnie. Nie wiem, nie da się chyba tego ogarnąć. Boże, mi sa ręka ładnie przeleciała. Znam od rzepaku, który jest tu obok. I chciałbym ten rzepak skosić. No, rozłożymy już tą landarę. Staniemy sobie tutaj. Z biegiem odcinka będziemy tutaj pokazywać wszystko, co się dzieje na tej cudownej serii na live. Autko nowe jeszcze nie wiem, jak się kupi i jak się zbierze pieniążki, to się będzie myśleć. Na live'ach będzie możliwość na pewno, jak ogarnę serię z moderatorami i sponsorami. Troszeczkę tutaj się pougniecie, ale no... takie życie. Mateuszek! Mateusz 1990. Pozdrowienia z Lubuskiego. Ja też serdecznie pozdrawiam. Dziękuję, piąteczka dla ciebie. Poczekaj, weź. A, no ta, zapomniałem, że to jest live i trzeba przyciszyć. Dziękuję serdecznie dla moderatora miesiąca sierpnia. Bo tutaj 40. Tylko... no to widzę tego. I lecimy. Stachu? Czy jest Stachu w domu? Jest Stachu w domu? Poczekaj, to, bo może to być to samo, że trzeba coś tam pozmieniać i powgrywać w mapach. Ja tego niestety nie wiem, ale muszę to też ogarnąć z chłopakami, no bo oni na pewno to się tutaj znają. Ogólnie wszystkiego mi się spodziewał, ale nie to, że Redo tutaj wleci jak dzik, że no naprawdę. Dzięki, Redo. Piąteczka dla ciebie tutaj serdeczne pozdrowienia. Ale grubo widzę tutaj Redo. Golców nam odpalił. W szoku totalnym jestem. Dzięki ci serdecznie. Już wyciszyłem, już dreźmorki nie muszę. YouTube się zepsuł? Tak, YouTube się psuje ostatnio mocno. Jak i się YouTube psuje, tak i OBS się psuje. No, jeżeli chodzi o ten odcinek z serii Agro, koledzy, no to tylko można się denerwować. Miłość, witam serdecznie. Bardzo mocno witam na live. Nie, no myślę, że nie będę nic ściągał tutaj w header. No, dla Reda serduszka aż miło. No, zatkało mnie trochę, no. Nie powiem, panie Redo, zatkało mnie trochę. Aż mi jaka zrobię. Ja w szoku teraz jestem, panie Reda. Ale dziękuję z całego serduszka. O, na temat, jak się poznałem z chłopakami, to już nieraz gadaliśmy, to po pierwsze. A po drugie, to za długie gadanie. Co się stało? Nie, znaczy ogólnie mega miłe. Dziękuję serdecznie. Reda.
No, ale gdy nie doznałeś moderatora, dałbym ci moderatora. Nie, śmieszki, heheszki, uwielbiam to. Kubiak, nie wiem jak naprawić opornik, bo się tego nie da naprawić. Na ścierniskach nadal nie. Nie jest to do ogarnięcia i liczę, że Giantsi to ogarną. Dziękuję, piąteczka i pozdrawiam. Nie, precyzjon tutaj na razie nie wgrywam, bo po prostu to też jest taka luźna seria na live, więc też nie chcę się jakoś mega skupiać na tym. W Rocketa bym pograli i pogramy. Myślę, że tam jak będzie tam nas trochę wolnego, to się gdzieś spikniemy w trójeczkę, może tam popykamy, co? Więc byłoby grubo. Boże, pozdro Sulejowa, Matko Bosko, ostatnio moje okolice jak mnie zaczęli oglądać. Gdy mnie zabrakło w tamtych okolicach, to po prostu wszyscy jak nie opoczną, to Sulejów mnie zaczynają oglądać. Pozdrowianka, pozdrowianka dla gminy mojej. Starej, pięknej, dobrej i cudownej. Czat na żywo włączony i nie tylko Popcio i Justin. Proszę bardzo. Dziękuję serdecznie Popcio i Styna za grube włączenie tutaj golców. Serdecznie też pozdrawiamy bardzo Was mocno z serduszkami na czacie. Dziękuję, piąteczka, pozdrowionka, aż się zawiesił Deutsch o gałąź. Spokojnie, to nie ma problemu. Z Białusnego Lasku? Białusny Lasek? Gdzie jest Białusny Lasek? Tak z ciekawości, Srajtek, bo nie wiem, nie kojarzy mnie to, ale dzięki piąteczka i pozdrowionka dla ciebie za tego ładnego donatika. Prawie 400 osób, prawie 500 łapek. Bardzo serdecznie dziękuję. Jedziemy dalej. Ceramika opoczna, dokładnie. No i bardzo dobrze, Aleksander, tak dalej, grunt, żebyś stawiał na tych, co ja nie lubię i wtedy oni będą przegrywać. Super, Derolnik, człowiek, który nie zbiedniał, oczywiście chodziłem do pięknej zawodóweczki na kierunku mechaniki pojazdów samochodów. Dzięki, piąteczka. Nie słychać golfu? Ja tam słyszę ich bardzo dobrze. Obornik na pryzmie? A co tam jest złego w obornikach na pryzmie teraz tak z ciekawości? Bo ja teraz kupię, jestem trochę w szoku i nie wiem o co chodzi, bo ja mam z obornikami na pryzmie zawsze bezproblemowo. Dzięki, piąteczkę i pozdrawiam. Może ogólnie na live'ach jest dużo rzeczy do ogarnięcia. Myślę, że nowy overlay by się przydał na nowy rok szkolny. Jakaś naprawdę dojebana miniaturka na live, typowo. Więc tu graficznie mega by się poprawiło. I na pewno też będą zmiany właśnie w powiadomieniach. Myślę, że po wielu latach w końcu pożegnamy się z TD. Chociaż to jest jednak miłe, ale gdzieś jednak wiele razy słyszałem o to, że w końcu można by było coś zmienić po tylu latach i chociaż pozmieniałem te inne powiadomienia, ale gdzieś ten TD mi zawsze serduszku został. Pozdrawiam, piąteczka, trzymaj się, dzięki za donacika, piątka mocna dla ciebie. Łapki dla Lecza, Justyna, dzięki. Nie wiem, czy Justyna i Popcze to nie są te wariaty z właśnie donata. Jo, przyjmę cię, to znajomych na tym radę. Ale się nie przyjąłem? Tak teraz się zastanawiam dopiero. Dlaczego dziękuję, jest Max 360? Zapytaj się YouTube'a, chciałbym to wiedzieć. Ale ja już nie mam siły do YouTube'ów, do takich rzeczy. Bo naprawdę jest to denerwujące troszeczkę. O, matko boska. Nie, no, teraz to stara, aż mi jest smutno. Może zostawię, nie wiem. Może jakieś inne progi porobię, żeby jednak ten TD został. Nie wiem, umówmy się, że TD będzie do złotówki tylko. O, proszę bardzo, Ostrojenka, bardzo dobrze nam znane miasto.
gdzieś tam w tych okolicach, 50 km od tego, jest Open Farm. No już wiem, o co chodzi. Super, dzięki, piąteczka i pozdrawiam. Tak, wtedy jest od samego początku, od kiedy tylko zacząłem streamować. Co się sumuje, bo nie. Nie wiem, miały ty nadal jesteś pijany? Chcesz coś w tym desem? Nie, jako ikona. Tede jako ikona to nie. Tede już jest ikoną, to już niech zostanie właśnie gdzieś tam jako ten podstawki, co? No właśnie to nie głupie, żeby do tej złotówki jako tam ta podstawka, żeby nadal był, a coś wyżej wymyślimy innego. Ale zobaczmy. Bez prowizji? No nie ma bez prowizji. Teraz wszystko jest prowizją. Ale najbardziej opłacalne wysyłanie jest przez konto bankowe. Tam ta prowizja jest najmniejsza. Tak to wygląda. Aż kombajn się zrobił pełny. O, blikiem PayPalem, no, czyli jakby lub przez konto lub PayPal. O, dokładnie tak. Nie, zapisów live'u niestety nie ma, bo YouTube i tak je wywala. Ale się przepiję i zobaczymy, jak tam ogólnie z widownią 400 osób, ponad 500 łapek, walimy do 1000, to jest nasza podstawa zawsze. Chyba najbardziej teraz się opłaca gdzieś blikiem, najszybciej to idzie. Którym ciągnikiem jeździmy najpierw? Proszę o wybranie. Chat mocno, którym ciągnikiem jedziemy? Może tak wejdę, żeby było lepiej widać. Którym ciągnikiem jedziemy z przyczepem? Ryku, nie wiem, czy będzie. Nie wiem, czy będzie jeszcze open time, nic nie jest potwierdzone. Więc bardzo mocno, szczególnie fajne pisaneczki lecą. Podoba mi się to niezmiernie, a wypiszcie, którym ciągnikiem jedziemy pierwszym. Case, ZTS, case. O, jeszcze Kuboty nikt widzę nie chce. Case, o, jest Kubotka pierwsza. Case, ZTS. Widzę, że case albo ZTS, ale chyba najwięcej ZTS-ów. Bramka numer 3, więc ZTS-ik. Ja chyba ZTS-ik wygrywa. Na bimberek, srajtek. No, myślę, że jak będzie Open Farm, to i nawet będzie ten bimberek. A ja ci serdecznie dziękuję, piąteczka, i pozdrawiam. Dobra. Najlepszy moderator w sierpniu, pozdrawiam cieplutko, a ja serdecznie pozdrawiam cieplutko tego moderatora i dziękuję ci, biały, bardzo serdecznie. Więc wybieramy ZTS-a, bo tak żeście tu mocno wybrali na czacie. To już nie musicie widzieć. Siemano, Patryk, witam serdecznie. Bierzemy przyczepkę i login. Aha. Idzie. A, psy gazowa. Ale hamulce słabe. Nie no, klimat jest na tej osince, chociaż tu są niektóre naprawdę duże pola. Ale klimacik jest. Ale Jezu, jak tu nierówno. Urwało mi się przyczepę. A, mamy chyba mod na manualing wysypywanie. Sprawa jest. O, wysypuje się. Uu, działa, beka. Bardzo ładnie. A nie widać rury, to aż dziwne. Jakbym ja poszedł na fejma? Nie wiem. Nie znam się na tym. Ja lubię oglądać.
Może powiedział Mosina? Serio? Zobaczcie. Nie mógłbym takich rzeczy powiedzieć. Służymy tę rurę i jedziemy. Starość nie radość, nawet takich rzeczy mi się też zdarzają, że się mogę przejęzyć. Tona oj, tona. Wybić czy wypić? No wiesz co, tak dzisiaj mnie natkło jak... znaczy natkło mnie, Patryku. Ogólnie dopiero co przyszedłeś? Bym cię nie widział. To witam serdecznie. To tak na szybkości. Nie, teraz mnie naszło tak na live, jak zaczniemy gadać o odmianie powiadomień, o tym TD i tak też właśnie patrzę o tych miniaturkach i o overlayu, że można by było gdzieś troszeczkę odświeżyć to na nowy rok. Tak mnie dopiero teraz naszło ile? Dobre 10 minut temu. Ale tutaj widzę, bardzo szybko Biały cię znalazł jako moderator miesiąca sierpnia. Bardzo dobrze się wykazuje, by znów stać się najlepszym moderatorem we wrześniu. Proszę bardzo. Jestem za małym Jupiterkiem na famę MME. Siemano, siemano, witam serdecznie wszystkich, którzy dopiero co bili. Kierowanie do Woroszczy na badanie. To jest alkoholik? Nie, widziałem większych. Grube piosenki. Majster, witam serdecznie. Dobrze. No, Aleksander, na razie no, jest dobrze. Idziesz grubo. Ale Biały depcze po piętach, to mocno. Ale śliczny tutaj klimacik jest na tym polu. Także ona jest taka jak taka Ela. Wygięta. Fajny ten zetezik. Łobić i zatankować szklankę. Dobrze, dobrze, niech ma plusy. Chcą zostać moderatorami miesiąca, roku, a może i roku nawet potem wybierzeń. Bardziej tego półrocza. Tetkusik, dzięki serdeczne. I live'ik myślę, że do 22. Zobaczymy jeszcze, jak to wszystko wypali, ale na razie niech live trwa. Serdecznie dziękuję za kolejnego donate'ika piąteczka. Jeżeli tam byś miał chęć i czas, Patryk, to, no to możesz coś tam wystrugać ciekawego, co nie? Jeżeli masz jakiś fajny pomysł, coś w stylu live'ów. Nie, tutaj Biały bardziej, jeżeli chodzi o moderatora, to bardziej o siedzenie na czacie, a nie... o to, czy ktoś coś zrobi poza tym. Nie, więc tu się nie przejmę. Nawet jakby Aleksander zrobił dla mnie 30 map w ciągu całego tego miesiąca, ale nie byłoby go na live, to i tak by tym moderatorem roku, miesiąca nie został. Nie przejmę. Nie wiem, czemu YouTube tak popsuł mi jakoś, ale no nie moja wina. Chciałbym to wiedzieć, więc trochę lipa z tym. Ogólnie ten odcinek to jest jedna wielka kaszana przez to, co najpierw zrobił mi OBS, teraz zrobił mi YouTube. Nie wiem, jakby się uparli na ten odcinek, że on jakby miał w ogóle nie wyjść. No naprawdę spoko odcineczek, chociaż 3 razy nagrywany i to na wielki nerwal, więc tak to jest. Challenge accepted? Co by tam robi tak? Jezus, poszli. Nie. Nawet byś nie i tak nie dałbyś rady zrobić tych 30 lat. To po pierwsze. Ale jak? Ci się... To porozmawiałem.
Mam GPS-a, a ja się męczę. Tak, musiałby robić jedno małe dzień, ale nie wiem, czy będzie mi się chciało. I witam prawie 400 osób. Zachęcam do łapkowania. Jeszcze 400 łapek do 1000. Agromichu. Czym ty się możesz rozkręcić, kolego? No, to co tam ciekawego masz dla mnie? Czy challenge 30 map jest do przebicia? Patera. Nie, ale jeżeli chodzi o pioseneczki dzisiaj w tle, naprawdę jestem w pełnym szoku, bardzo ładne. Nie, znaczy jeżeli chodzi o moderatorów, to tam na razie nic, jakichś wyborów nowych nie będzie, czyli nie przyjmujcie. Szczególnie odkupywać od sąsiadów na serii sąsiedzi coś jest spoko rzeczą, ale ile jest w tym opłacalności, to już druga sprawa, bo musielibyśmy ogarnąć najbardziej cenę tak, żeby nam się opłacało, to nie? Że to kupimy i potem jeszcze my to przerobimy za lepszą cenę. Zobaczymy. Muza z YouTube'ka to są jakieś tam ciekawe składanki. Siemano Kacper, witam serdecznie. Dobrze, radę mówić. Zgadzam się z tobą bardzo. Widzę, że tutaj grube tematy na live. Jakby wyłapać moderatora za 200 zł. Takie rzeczy tylko na YouTube. Serio? Boże, Ryku, tak to długo już leciało. Aż nie wierzę. Witam serdecznie wszystkich, którzy dopiero co weszli na live. Zachęcam do łapkowania. Nie zauważyłem. Znów posionym poszło. Ale krecha jak stąd do Krakowa. Pojedziemy. O, używam gazu. No, dobrze, wszystko działa. Nie, no Redo nie ma prawa, żeby nie był tak zwanym niebieskim kluczykiem. To jest pewne. Za te nasze granie Rocketa to jest podstawa, więc aż nie wyhamowałem. Na Twitchu bym nie streamował, bo patrz, nie chcę wyhamować teraz. Aż nie wsiadł do tego, co potrzeba. Nie, nie, na pewno nie będzie usuwanie starych moderatorów, nawet jakby tam, nie wiem. Teraz nie ma połowy moderatorów tych starych. Dla mnie niektórzy moderatora dostali też za to, żeby fajnie było ich widać na czacie, nie za to, co tam pomagają i robią, bo to też fajnie wygląda. Gdzie właśnie tej szarości wołania się ktoś nie wie, nie? Kiedy po sąsiedzku Miki? Chciałbym to wiedzieć, ale na razie nic nie wiadomo, więc też no nic nie mogę powiedzieć na ten temat. Ale dziękuję serdecznie za danicika, piąteczka i pozdrowionka. Pełna przyczepa jak widzicie. O, popcio, tutaj wjechałeś grubo w reklamę. Donate'owo. Pozdrow z Podkarpacia, Derolnik, grube pytanie, ile nagrywamy? Powiem szczerze, to zależne jest od tego, co mamy do nagrania i też jakie mamy serie i czy mamy jakieś wolne, czy niewolne. To wszystko się jakoś tam zgrywa. Ale minimum to jest na pewno 4 odcinki dziennie. To jest takie minimum, a myślę, że jest ich naprawdę dużo. Nie wiem komu najpierw. Ale widzę roczna
subskrypcja moderatora od Redo, który dzisiaj poszedł na mordeczkę mnie tak naprawdę grubo. Redo, naprawdę serdeczne dzięki i serduszko dla Ciebie, mordeczko. Bardzo dziękuję, bardzo mocno, piąteczka. I tutaj też serdeczne podziękowania od razu dla moderatora miesiąca sierpień, który jest sponsorem. Szczerze, przez to, że jesteś niebieski, nawet nie zauważyłem, że Ty tego sponsora u mnie nie masz. Proszę bardzo. Aha, ty, o, teraz się pokazało się przy niebieskim jeszcze ten Twój jakiś medalion. Wygrał chłop medalion. Dzięki, dzięki, biały, naprawdę. Oto już nika za 15. Daj no blika. Mordeczko, mordo, daj no blika. Ale dobra, dobra. Dzieje się? Naprawdę się dzieje. Dzięki serdecznie. No dzięki, dzięki Redo, bardzo miło z Twojej strony. Ale Ty chyba bang obrabował. Roczna subskrypcja wykupiona już przez Redo, niestety. To jest roczna subskrypcja na chyba mordeczkę dnia. Więc bardzo mocne serduszka dla Redo tutaj za mordeczkę dnia. Nie, od zera nie jest nagrane. Dziś miałem dzień, w którym skupiałem się na tym, by nagrać dla Was agro żulów. No i troszeczkę żeśmy zrąbali. Ale wolałem nagrać dla Was odcinek, żeby w końcu nie stopować tych grąbów. Czekaj, czekaj. Ale gruby, gruby, gruby donate, gruby donate. Jedziemy dalej, widzę, że będzie drama. Widzę, że będzie drama. Ciekawe, kto się podszywa, ale ciekawe, bardzo, bardzo fajnie. Bardzo, bardzo fajny donate. Powiem szczerze, taki od serca. Od serca, że się tak wyrażę. Napisany. Naprawdę, pozdrowienia serdeczne. Nie wiem, czy dzieje z moderatorami, bo najpierw zaczął Redo, potem poświrował trochę biały, a na koniec wjechał Patryk. Proszę bardzo, Patryku, dziękuję serdecznie za sponsorowanie tutaj. Proszę bardzo. Coś jest jeszcze na koncie z 30, mój Jezu. No, co prawda, to prawda, to jest 30 i coś tam jeszcze zostało. Grubo dzisiaj mamy akcję ze sponsorami. Ja wolę kombajny. Nie, ogólnie to jest ustawiane kto jaką ma rangę, to jest tak zwana wasza ranga. Te ordery. To zależne jest od ilu miesięcy, lat się subskrybujemy, jeżeli chodzi o sponsorowanie. I nie wiem jak to wychodzi rangowo, już zapomniałem jak to ustawiałem, ale chyba kombajn ma numerem 1. Marwin, witam serdecznie. O Polski będzie ta się bić tutaj. Co to za składanka? Bardzo fajna, ogólnie podoba mi się, bo już słuchałem od tych 30 minut, 40 i naprawdę spoko. Mam jeszcze, za miesiąc będę miał dokładnie 27 latek, proszę Państwa. I witam serdecznie wszystkich, którzy dopiero co wbili i zachęcam do łapkowania. A muzyczka to od DJ Tune ADM, wakacje 2020. Najlepsza klubowa muzyka. 3-godzinny set, więc będzie dzisiaj chyba całego live leciał właśnie od niego. Drogi 7 miesięcy masz. Grubo. Na płycie CD, na komputer, jak coś. Aż tak, panie Adamie? No, jak będę coś wiedział, to zgłoszę się na pewno. Ja Przemysławi tam. Co ja mogę zerknąć?
Rado, ale z jednej strony ja mam wyrobane. To sobie ludzi lubi zaczynać takie coś. Wiesz, to nie ja tracę w tym momencie pieniądze, by takie durnego donate'a wysłać, co nie? Czemu tak może? Jutro urodzinki, proszę bardzo, do Michu. Już w tym momencie wszystkiego najlepszego. Bo jutro na live'a nie będzie, ale mogę ci już złożyć życzanka. Marun, ja jestem najstarszy, chociaż jeżeli chodzi miesiącowo, to nie wiem, czy nie Kazik. Jak dobrze pamiętam. Chyba Kazik jest najstarszy. Ale nie pamiętam już Kazik, którego jest miesiąca. Błąd Lua w konsoli? No nie wiem, ja się na tych błędach takich, że niezbytnie znam. Pedro! O, ja się zmieściłem ślicznie. Z PGR-u, jeżeli będzie seria, a no na pewno byśmy chcieli, to zobaczycie na pewno na YouTube'sach. Stary widz od 2014 roku. Ludzie, to jest 8 lat. Pedro, dziękuję i pozdrowienia dla Ciebie. Naprawdę. Miło takie coś słyszeć. Tył, tak czułem właśnie. Kazimierz jest zmarł, no czyli Kazimierz jest starszy na te parę miesięcy. Nie gram na kierownicach już na live'ach, nigdy się nikt nie bawiłem, ale może coś tam. Coś tam może pobawię się. Spoko, kredo. Nie ma się co denerwować na takie rzeczy. Z tej strony mocno jadę. Nie wyhamuję. Na hamulce ZTS to ma masakryczne. Chciałem coś właśnie typu ZTS-a, żeby sobie pojeździć i nie pyknęło. Nawet wsiadania też nie pyka. Trzymaj się, Ryku, trzymaj się, dzięki nie byłeś. Ciekawe, jaką mapę tam weźmie Aleksander. Proszę bardzo, 26 lat. Piotr, to też wszystkiego najlepszego. Bijemy mapeczki, dobrze? Popcio, tutaj mówisz. Bijemy mocno. Witam bardzo wszystkich serdecznie. Nie wiem, jakim cudem YouTube nie przetworzył mi lepszej jakości. Ale już nic z tym nie zrobię. Tak, nie wiem, co tam było. Szybko będziemy mieli je ogarnięte. No nie wiem właśnie, co tam się wydarzyło. To bardziej nie... Ani nie mi, ani nie wam Full HD wysiadło, tylko... wysiadło Full HD YouTube'owi. Że mam problem, żeby to ogarnąć. Teraz jest bez limitu. Nie wiem, Igor, chciałbym to wiedzieć. Season akurat nad tym farmingu dobrze też działał, więc... Więc wszystko powinno się zgadzać. Jeżeli jest dobrze zasiane, to musi urosnąć. Nie ma opcji. No, nowe pole, bardzo fajne na od zera jest. Robiliśmy tam kawał dobrej roboty. Tak, ważne, że się udało nagrać, naprawdę, jeżeli chodzi o agro kolegów, to
No, kiedy nagrywam, a długo dość nagrywam, to pierwszy raz chyba miałem taką akcję, że dwa razy z rzędu i to jeszcze skraszowało mi film, gdy już był nagrany. Gdy mi się takie coś chyba nawet nie zdarzyło. Bo jeżeli coś było, to był to przeważnie jakiś mój błąd, który po prostu nie zauważyłem, a nie to, że OBS mi to popsuł. Bo tego ciężko ogarnąć. Grzegorz, pozdrowionka, dzięki za doneczka, piąteczka dla ciebie. Ja jakoś za tym kurze plajem nigdy nie byłem. Więc tak średnio. Kiedy on powstał, próbowałem parę razy używać, więc nie mogę się do niego przełamać. Nie, Patryk. Znaczy, nie pamiętam, jak to jest z tymi rzeczami. Na pewno miniaturka jest stara jak świat, więc wątpię, żebyś ty mi ją robił. Chociaż mogę się mylić. Nie wiem, jak tutaj overlay, bo overlay też jest stary jak świat, więc nie wiem, czy to nie jest tych pierwszych, co robiłeś. Wysypujemy. Mamy skończone żniwa rzepaku, proszę Państwa, na tym cudownym polu. Tak czułem. Ja już nie pamiętam, Patryk, jak to było. Też mi się tak zdawało, że overlay twój, bo to jest jakiś tam z rok do tyłu, więc jest to możliwość. Waga ciężka? Boże, ty ważysz więcej białe ode mnie? Serio? I teraz w totalnym szoku, tego nikt się nie spodziewał. Serem pozdrawiam. Dobra, lecimy pokosić dalej. Oż mnie zarzuciło. Spoko, rolnik. Dziękuję serdecznie. Jak to się mi każdy grosz się liczy. Dzięki serdecznie, piąteczka. Dla ciebie. Poznań mi zniszczy. To tyle do piwska. Jak to brzmi, proszę Państwa? Cena za rzepak w tym momencie za jakieś 2000. Co nowa jakaś fatalnie nie jest. Na sierpień. Boże, no tych kolonii, jakie ceny są zróżnicowane. Ale na razie pieniążków nie rozumiem. Nie wiem, alor? No już o tym nieraz gadaliśmy, że można by było tak zrobić. Poczekaj, to mamy pole 64 i teraz zostaje nam tak. Które pole jedziemy dalej? Oprócz 21, bo tam jest soja jeszcze nie urośnięta. Tu. Chyba tu i tu, bo tu już jest skoszone. Który numerek? Jak myślicie? Piszcie bardzo mocno. Bikaru zna Melisę. Oj Jezu, kolego przesympatyczny. Nie powiem, ale trafiłeś z tym donate'em, bo ten dzisiejszy dzień sobotni od nagrywania serii Agro, koledzy, naprawdę przydałoby mi się Melisa, ale dzisiaj chyba jeszcze bardziej te nerwy poszły dość potężnie, więc serdeczne podziękowania Wikaru za donate'ika, piąteczka dla ciebie, bardzo mocno. Ja tutaj czekam na które pole wybieramy. 51 widzę, 51, 15, więc te dwa numery najbardziej na razie rządzą.
15. 15,51 jak na razie. Widzę czwóreczka, wpada. Siemano Błażej. Mapa, osada. Mister Guma LS, proszę bardzo. Ależ miło. Witam serdecznie. Bardzo, bardzo serdecznie witam. Po kolei. Dawaj losowanie. Jakoś tak widzę gdzieś ta piętnastka. Piętnastka, 51, więc chyba zrobimy tą piętnastkę najpierw. Widzę, że tutaj grubo. MMA już tam jest ustawione. Przez Marwinę. Piętnaście, pięćdziesiąt jeden, tak zrobiłem. Najpierw 15, potem 51. Po kolei. Mnie tu nie zaatakowało, bo ja tak tej osady zbytnio nie znam. No Patryk, grubo, grubo, jeżeli chodzi o ten czas. Jeżeli... Mówimy tu o robieniu miniaturek, trochę minęło. Ale dawno nic właśnie nie było nowego, świeżego, więc też już się trochę pogubiłem. Tu nic nie jedzie, tu coś jechało, ale chyba jakiś korek był nieziemski, więc chłopaki mnie chyba wypuszczają, dzięki serdeczne. Miło, miło z waszej strony. Kaserek, czy coś w tym stylu. Serdecznie dziękuję za donacikację, teczka dla ciebie. Jest nasz Jan Kesik, witamy bardzo mocno na załączonym obrazku. Ej, to... Piętnastka jest jednak pusta. Błażejku, dzięki po raz kolejny za super czacik tutaj. Dzięki donacik na czacie. Błażej, pozdrowionka, serduszka dla Błażeja, piątka, dzięki, dzięki jeszcze raz. Norbert, powiedz mi, czy... A nie wiem, piszcie na czacie, bo ja nie wiem, czy ona jest na konsolach, czy też nie. Norbert, dzięki za donacika, piątka dla ciebie. Wiesz co, Patryk, nie, jakoś tak ostatnio na luziku podchodziłem i gdzieś zaczął się temat na tym live'ie i... I tak mnie naszło i nie powiem, że właśnie by się przydało zmienić, więc pewnie po live'ie w wolnej chwili bym do ciebie pisał, ale że już wpadłeś sam, można powiedzieć, w sidła live'a, więc... więc serdecznie wiesz, co robić. Jadę na tą 51, jadę tędy. Jadę. Na konsolę też jest, no i tutaj dla Norberta odpowiedź, że na konsolę też jest. No tam konsoli nie używam, więc nie znam się na ten temat w ogóle. Fajny jest ten Deutsch Gegen taki. Chyba tam dopiero zjazd jest. Wiesz co, Biały, jak ci się nudzi za nagrodę za tego cudownego moderatora miesiąca sierpnia, zawsze możesz. Ale to musisz jakieś właśnie już krótkie nutki, co nie? To ma, musi być chyba 10 sekund, tak? 10 albo... 10 sekund chyba musi być, co nie? Jankiew, na razie, jak na razie, to cały czas twoja harmonika bardzo mocno gra i to jest coś pięknego. Ja jestem sam w szoku, jak mi się ta gierka spodobała. Jutro w pracy, no dobrze. Jak ci się tam Biały chce, nie ma problemu. Mamy tutaj pole mocno do skoszenia. Jak to jest w ogóle, bo ja tu mam chyba owiec. A czy ja mogę owiec teraz kosić? Jo, mogę kosić. Uf.
Ja nie wiem, jak tak można. Nie, no, nie będę teraz rozdawał moderatorów, co? Można powiedzieć. Odcinek. Więc. Nic tam dostaniesz, nie przejmuj się. Jestem taki, że raz na jakiś czas coś tam rozdam. Ale ślicznie. O, potem proszę. Tak, na osadzie chłopaki grają. Jakby taka, co ja coś zawadziłem? Boże, stary, to jest jakiś krzaczek. Rozłożę, oczywiście, że rozłożę. Rejestracja moda? Masz moderatora. Jak jesteś, masz wszystko. Wszystko, co się da. O, dobra. Jest pokaz, bo to najważniejsze. Myślę, że skosimy ten owiec i potem porobimy coś innego. Jakąś uprawę możemy udziapnąć. Jakieś prasowanko. O. No to akurat się skarnia w tym momencie mi nie jest potrzebna, bo i tak na słomę wale, więc... W tym momencie ten cel to już jest nie wiem jak długo. Vicarus, więc tak bardziej jako dodatek, a nie jako inaczej, jak dodatek do auta na te 5000, to nie wiem. Może i te felgi i zarejestrowanie. O, jest. Już niech będzie po twojemu. Dzień dobry, wieczór wszystkim. Odpalony. Serdecznie witam. Ktoś wrócił do domu chyba tutaj. Kontrola kierownicza. Szybki powrót do domu. Pogod tutaj. Trzeba uważać. I rów tutaj jest. Serio, ty zjedziesz mnie? Boże, mi się to powiedzieć. Na czwórce musi być owiec. Dzięki za ten piękny opis na czacie. Wolec się, mano, witam serdecznie. Jezusie Chrystusie, kiedy ty się weźmiesz do normalnej roboty? Właśnie to jest dobre pytanie. Kiedy wy się weźmiecie wreszcie do roboty? Jeśli na tyle przerobili co ja, to wtedy porozmawiamy. Dopiero? Jedziesz? To trochę późno. Bułę z kiełbachą chociaż poproszę. Podoba mi się ten setkik. Naprawdę. Ja jestem w takim szoku teraz. To tak naprawdę. Siemano, siemano, witam bardzo mocno. Oj. Aż mnie cofnęło. Aż mnie cofnęło. Coś oglądam ciekawego, ale... Grubo, grubo wam powiem. Udało mi się to. Siema malutki. Witam cię serdecznie. Przeogromnie. Shopping z mamusią. To jest coś pięknego. Jaki tam spokojniejszy, co ty gadasz? To
Dostałem taką ciekawą wiadomość, chciałem sprawdzić kulturalnie, nie? Nie wiem, gdzie jest Martyna. Pewnie leży do góry, nie powiem czym. I tyle. Czekaj. Może zmienimy... furę. Weźmy Kubotkę na przykład, żeby nie jeździli cały czas jednym. O. Co na kolację? Jak przyjedziesz, to się dowiesz. Zazdro, zazdro. Ogień, Kuboto. Albo jeździł, co? Knapka z masłem, cukrem. Nie no, aż tak do... aż tak drogo nie potrzebuje. A nic nie jedzie. Kubotom. Czy kiedykolwiek Kubotom jeździł? Lubisz to, lubisz. Lubisz to, lubisz ta nas. Zawsze trochę pomarudzisz. Potem jest jak jest, ale wszystko się zgadza. Filmu na dobranoc. Czekaj, tu jakoś da się dojechać na opak? Nie da się. Chociaż tu jest wolna droga. Czy ja wyjadę tędy? O, przepraszam. O, może byś Kierkowska spuścił chociaż. Tu jest wolna droga? Serio? Nie wiem. To ogień. Pewnie, Redo, tak. Tak właśnie jest. No ale ta nas już wyjeździł na formułce. Do 22 najlepsze. Po 22 nic. Wtedy już TV jest wyłączone. To jest rzeka i tak nie przejadę. Boże, muszę na oko jechać. Siemano, siemano. Witam wszystkich serdecznie. Co tam biały? Urodziło się. Ale Kubota bokiem idzie zaraz tutaj. Ile zamierzam być na żywo? Nie wiem. Nie powiem ci na to. Może pół godziny, może godzinę. Może półtorej godziny. Nie. A ciapkiem by pojeździł. Z tej strony. Kubota. Co przejechałem posiłnym trochę, co? Sypiemy tego pronara na raz chyba. A, to powiem, że tu jest mod odpalania Bożego Ręcznego. Tajemnica radosna. Co ty? Nie, chcesz? Aha, no dobra, biały, nie ma problemu. To że te, byłeś moderatorem miesiąca sierpnia, nie znaczy, że teraz będziesz musiał być co? Nie, nie wiem, przecież nie zabieraj innym tych grup. Kiedy live u Tanasa? To też jest dobre pytanie. Tak, skończy w polu, coś czuję. Granica obok jest, ale na live'ach gdzieś jakoś wypada. A też może i się pobawić. Jest New Holland Sage, co się na testy w pełni piernika 12,5 tysiąca. Nie głupie, mafia lipki? Możemy sprawdzić go bardzo mocno. Więc dziękuję ci serdecznie za donajcika, piąteczka. Pozdrawiam. Wiem, Sylwek, widziałem przed chwilą kątem oka, ale po live sobie sprawdzę tak na spokojniutko. Jak to wygląda. Andrzej! Andrzej odpalił golców. Z Niderlandii coś czuję. NL, czyżby to Holandia? Andrzej, jeszcze raz Andrzej, pozdrowienka dla ciebie, piąteczka. Dzięki serdecznie za 5 dyszek, Andrzejku.
Bardzo miło. Serduszka na czacie dla Andrzejka. Trzy tony? Co trzy tony? Szybuję. Co sypało trzy tony? No niestety, Jankę, tak to jest. Malutki, no tak to jest, ja wiem wszystko. Trzymaj się, biały, bardzo mocno. Wracaj szybko. Ogółem... narzekam, ostatnio jest i chłodno, i trochę cieplej. Gdzieś tam coś popada, trochę nie popada. Po to zmieści mi się w tym zbiorniku na roz. I no roz. No, staramy się. Będziemy się starać, żeby i odcinki live'y były dość często dla was w tygodniu. No. Zaczął się rok szkolny, musicie mieć troszeczkę miłosierdzia też od nas. Zielony bydlak, nie fajnie jest ogółem ten dojdzie. Naprawdę fajnie. I wracamy, ale we mnie mi się na przyczepie nie zmieści, więc będę bardzo mocno jechał pewnie ze zbiornikiem. O, i tak zjeżdżamy, jeszcze trochę porobimy, ale może w polu, a nie. Będziemy kosić całe ponad 300 osób i nadal nie mamy 1000 łapek, więc zachęcam do łapkowania, aż mnie coś zniknęło, jakbym tak zaczął klikać. Wszystko wróciło do normy. Jo, odcinki bardzo mocno. A co tu się teraz wydarzyło? Chciałbym się dowiedzieć. Co, Maciej, ciekawego zrobiłeś? Bo po pierwsze, wspierający od 3 miesięcy mi wyskoczył, ale nie wiem, czy ty dałeś wspierającego, czy ty napisałeś jako wspierający, bo pierwszy raz coś takiego widzę. Więc tutaj, Maciej, daj znać, co ty tutaj zrobiłeś, tak z ciekawości. Bo bardzo mnie to ciekawe w tym momencie. Czy można nawet dawać takie akcje ze sponsorami. Siemano, witam wszystkich bardzo serdecznie, tych, którzy dopiero co weszli na live'a. Ale w tym momencie dodałeś wspierającego jakby w coś w tym stylu i można było takie coś napisać? Bo naprawdę nie wiem, w szoku teraz jestem. Aha! Taki bajer, Patryk. Można i tak. Spoko. Aha, taki bajer. YouTube się troszeczkę do przodu posuwa. No dobrze, dobrze. Czy super. To tym bardziej, Maciej, serdeczne dzięki. I pozdrawiam to dla ciebie. Aż... Jezus, musiałem zawalić, co? Ja pierdzie. Tak to jest, jak się rzeczy w krzakach stawia. Za karę wychodzisz z krzaków. Takie coś też dodali, że można komuś podarować suba? To daruję tą osobę. Miłości do koryta.
podam to, podaruję to na sobie. A w szoku. YouTube się normalnie poprawia. Szkoda, że odcinka mi dzisiaj strąbą. No nieźle. O, pięknie. Podłączony, wracamy na hałzę. I dzisiaj... O, gulce! Dyszel czy nie dyszel? Może niech będzie dyszel. Jak będzie dyszel, to jest pięknie. Dzięki ci, Dyszelek, za donacika, piąteczka dla ciebie. Naprawdę miło widzieć takie coś, że ktoś w końcu zobaczy mojego live'a i już mogę w tym momencie powiedzieć, że będziecie widzieć częściej live'y. Na pewno minimum raz w tygodniu. To jest taka podstawa. Więc minimum 4 live'y w miesiącu. Ale myślę, że będzie więcej. Na pewno więcej. 1-2 to taka podstawa w tygodniu. I oby tak się udało. Tu Redo masz trochę racji. Gdy będą, nie wiem, powyżej 4 razy, to tak wiesz, jedną po drugą, jak ktoś sobie takie rzeczy robi, to możesz tam time'a ładować, bo to też gdzieś tam zaśmieca czacik. Siemano, Kile. Ale z tym dyszlem to się nie mogę wysłać, bo nie wiedziałem, jak to nazwać. Tak, wasze niki są naprawdę zabójcze niekiedy. Kurde, ta gałęzie też. Jedź tym samochodem, ale pewnie nie. A, pierdzie. Jedź, starzec, bo nie mogę przejechać. Wit! Aha, no to żem się teraz kopał. To się ustawia specjalną komendą, którą w tym momencie nie pamiętam na pamięć, ale chciałbym pamiętać. I serdecznie dziękuję, Wit. Piąteczka dla ciebie i ze Szwajcarii Błażej znowu pięknie pozdrawia. Jak i na czacie, taki donate'em. Dzięki, Błażejku, piąteczka dla ciebie. Powiem wam tyle, wrąbałem się niesamowicie teraz tutaj, wypadek. Muszę to jakoś minąć. A teraz się ruszasz. Co za ludzie. Trzeba minąć to drzewo bokiem, bo przecież zrobiła się taka kolejka, że muszę się teraz tak wrąbać. Jezus, takie rzeczy tylko tutaj. Nie mogę złożyć, bo mam 2700 jeszcze. Boże w sobie. A muszę to zmienić, ten z tego FS-19. O, właśnie bardzo ładnie tutaj Aleksander napisał. Dla Wita, jaka to jest komenda na mgłę, więc bardzo serdecznie, Wit, możesz sprawdzić od Aleksandra tutaj wiadomość. Kurwa, wiedziałem, że musisz, a się odbiłem. Jedź, rzecz mi z oczu, jak cię. Musi się dziwić, że na tej osadzie są takie wypadki. Nie wiem, co ja mam z tą osiną. Chyba najwięcej grałem na tej osinie, na osadzie nie grałem w ogóle i gdzieś mi ta osina cały czas siedzi może na języku i dlatego tak gadam. Jakbym miał tu grać, ale to by były dymy na tej osadzie. Siemano, Dane. Dobre Redo. Już Aleksander Tajamta dostał, no. Dobre. Tutaj Redo, piąteczka dla ciebie. To już jest mój skręt. Kościu, to jest zjazd. Fajna jest ta gospodarka, tak schowana. Betty, z YouTube'a tak, ale ogólnie nie. Wiem, o kogo chodzi, ale nie dzwoni, wiemy. Bijamy beczki, Popcio, dokładnie. Słuchajcie, Popcio, dobijamy do 1000 łapek.
O, przy Donate'ach jest wiele przy Donate'ach jest wiele piosenek, jest TD, jest harmonika Jankesa, są Głolec z orkiestra i też coś tam grubego, ale to ponad 200 zł czy 300. Jest ustawiona muzyka, którą wam nie powiem. Ale jest to co? No nie powiem. Uda mi się złamać? Yeah. Na, kombajnista. Dobra, mogę schować ogólnie już header. Chociaż umyję go, bo tak ładnie będzie na gutki wyglądał headerek. Na styka. O, dojechał do końca. Czekaj, co? No to było fajne, trzeba powrócić, ale nie ma map ludziska, no. Fajnie by było znów wrócić z takim czymś i jednak pograć sobie z wami. Reda, wariaci. Ty to jednak jesteś świr, czy nie? Dzioby połamane też, ale Redo jest dzisiaj świrem i mordeczką dnia, piękną mordeczką dnia. Dziękuję ci, Redo, za dzisiaj piąteczka. Bardzo, bardzo dziękuję. Najpierw świder, potem to. Tak, dziękuję serdecznie. No tą zbieraczkę do kamieni ogarniemy, co nie? I cyk. Lecimy. Ale wymierzone. Dobra. Niech zamyka, to też zamknę. No to co, dzisiaj wszystkim jeździliśmy oprócz tym wariatem? To mi też coś porobił. Chodzi ci o złotówki. W grze jak ustawić, to tam chyba jakiś specjalny mod jest. Na to. Tak to jest Jankes. Jak się nie ma, to się ma. Czy to lżweczka jakaś, co? Pojedziemy po tą lżweczkę trochę. To jedziemy, jak twoja czerwona strzała, to lecimy. Siemano, witam wszystkich bardzo, bardzo mocno. Chyba nie ma aut, więc można napyrać aż miło. 43 na godzinę. Trzymaj się, Patryko. Ale idzie pod górę. Ale to jest... Tona chyba. Ładnie cię słychać. Ale kierunkowska z Boży działa. To ogólnie działa. Wszystko działa. Jakiś wypadek chyba tam był. Ktoś drugiemu wjechał. Boże, ty mój, to jest ten kurz wgrany. Ja bym chciał sprawdzić, jak to? Jak to było z tymi... Nie łańcuchy produkcji, to było chyba tu, co? Kolor zegara. A, to są właśnie te... kultywatory. Niech coś tam
pokurzy, ale trochę mniej. O. Gdybym widział chociaż talerzówkę, co nie? No tak to ogólnie spoko, ten mowiec, ale niekiedy przesadzony. Nie no, z Bogiem, co nie? Jeżeli chodzi o to, okej, co jest Bogiem i sobie tak go wziąłem, bo chciałem coś takiego gdzieś tam, gdzie w realu takiego widziałem, siedziałem w nim. Niestety nie udało mi się jechać, ale może kiedyś się uda, więc też tak chciałem pojeździć nim i naprawdę zdał egzamin na szóstkę, jeżeli chodzi o to. Dokładnie, pokurzy, ale ze smakiem. O, to jest pięknie powiedziane. Czy ja tutaj, jak się tak ładnie przetnę... Dawaj talerzywa, dawaj talerzywa! Tu pod górę ładnie szedł, jak my tam się trzymamy z łapeczkami. I jeszcze 22 łapki brakują do tysiaka, wbijamy tysiaczek. Clown Fiesta. To jest Fiesta Latina. Trzymaj się. Do następnego. Przypominam, że tutaj za dużo świrów jeździ, nie będę wyjeżdżał. O, ten kejsik. Ma swój klimat i naprawdę aż miło się nim robi. Nie, naprawdę dla mnie w tym momencie ciągnie numer jeden, więc jeżeli coś będę zmieniał tutaj na tej serii z live'ów, to na pewno poleci do ZTS lub Kubota, więc wita rozumita. Na hałzę. Bardzo mnie to cieszy. Cześć Sylwester. Dzikie dęsy. O, ja dzikie dęsy. Chcielibyście wiedzieć. Ale idzie. Ale on ślicznie chodzi. Ajajaj, Jankes, nie mów mi tak, ale dobrze, jeżeli musisz, to trzymaj się na razie do następnego. Bomber, powiem szczerze, że ja dopiero dzisiaj sprawdziłem tego case'a pierwszy raz i naprawdę jestem zadowolony i myślę, że on na jakiejś serii wleci na pewno, w 100% jak powiedział. Więc możecie być pewni. Bo on naprawdę miodzie chodzi. Bardzo śmieszne, Bonciusiu, bardzo śmieszne. Kurwa, obraz się nagrywa? Nie. Nie nagrywa się, nie widzisz mnie. Kurwa, widzisz mnie czy nie? Mój Jezu. Dobrze, że na tych live'ach też jest spokój. A co najlepsze, że obraz się nagrywa już od 1,5 godziny. Kurwa, odcinka 40 minut nie mogę nagrać. Kurde wolek. Tak to jest. Oczywiście witamy serdecznie na czacie, Brączusie. Bardzo mocno, namiętnie. Ale case'a na gro żyle. Pięknie chodzi ten case. I ten słup też już prawie był przesunięty. Ole tam zawadził słupa. O, daj mu po garach kejsik. Ile kurwa 18 bieg? Teraz dobrze zauważyłem? Kurwa, 18 biegów. Dawaj kejs na tym 18. Aleksander, to nie głupi pomysł. Jeżeli będzie po coś, to na pewno. To na pewno go wezmę. Ej, to nie głupi pomysł, że ten. Żeby go nie wziąć. Nie, save modpacki. Save'a mógłbym wam wydać, ale modpacki tak będzie i tak nie będzie.
Jeżeli jakiś modpack będzie robiony, to na jakąś wspólną grę z moderatorami i sponsorami, i więc tylko tam na naszej grupie cudownej na Facebooku będziecie mogli takie coś dostać. A ja teraz lecę kolejny przejazd. Oddaj mapę. Ale oddaj mapę, proszę. Ładnie idzie. Talerzowanko. Fajne pola są na tej. Osadoosinie, jak ja to dzisiaj mówię cały czas. Opel Calibra. Nie jeździłem nigdy, więc ciężko mi coś o nim powiedzieć. Ale wygląda no spoko. Przez jedną stronę mógłbym tutaj już dalej jechać i nie podnosić. Od zera jutro. 1000 na łapkę, proszę bardzo, 1000 łapek. Bardzo mnie to cieszy. Bardzo, bardzo mnie to cieszy, że mamy 1000 łapek na live po raz kolejny. Kurczę, aż mnie nie w tą stronę wygło. Au, ogień. I góra. Takie łapki, człapki są. Oczywiście, że mapa wydana. Osada? Sprawdzam okno. O, opuszczone, już się będzie. Nie idzie. Bronkowi obraz, mi się obraz nie nagrywa. Kraszowało mi ostatni odcinek z Agrożulów. No, Aleksander jest. Grupa dla sponsorów, moderatorów. Jakim ty moderator jest, ty nie wiesz. Halo. Jedziesz, mały, jedziesz, kejsik w dół. Muszę uważać, bo... O. No, od zera większy kurnik? Może i kiedyś będzie. Przy przebudowach. Czemu by nie? Ja jestem za. Ole, tutaj milimetry od drzewka. Tutaj gospo na live to jest oryginalne, ale jeżeli spoko mi się tu będzie grało, to sobie coś pobudujemy swojego. To tam cię w ostateczności dodam. Ogólnie firek po aktualizacjach zawsze są dymy, gorzej się gra na grę, ale no co zrobić? Nic się z tym nie brali. Dzięki. 12 ton, już nie pamiętam jak tam wyszło. Serio. Ale dzięki Kamilu, piąteczka dla ciebie. Również pozdrawiam i zróbkę życzę. Ej, właśnie jak tutaj wygląda z wyprzedażą. Przetrząsarki nie ma, ale jest grabiarka. I Samsonic. Niestety nic na tą serię. Ale kurde, dowalona składanka. Naprawdę niektóre te składanki można fajne wynaleźć gdzieś tam na live'ach, siedząc już nie słuchając. Ja w szoku. Składa się? Bo klikam, ale nie. Słyszę, że siłowniki chodzą i słyszę też, że się składa. Dobra robota. Na jaką furę zbieram? No jakąś ładną. A jaka będzie, to się ją dowie. Muszę uważać, bo mogą z nienacka wyjechać. Jedź, 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 nie. Potrącił niechcąco.
Tak przed skrzyżowaniem to ja bym nie przechodził, no ale... Jak kto lubi. Który taki? Macie przerąbane, bo tam was wrócił. O Jezus Maria! Jezus Martyna! Witam serdecznie. No widać, że każdy się mocno stęsknił za tobą, bo pytali się bardzo niemiłosiernie, gdzie ty żyć zaginęła. Proszę bardzo. Ja jestem w szoku. Potalerzowane. Jeszcze bym popracował, pojechałbym pracować tamto po tym jęczminiu. O, leżę tam przy grzmocie. Ale prasa nie jest ściągnięta chyba, co nie? Witam bardzo serdecznie. Również witam. Bardzo mocno prasa chyba nie była... Tak, prasa nie jest wzięta, jest na... szklepie. Matko Bosko, tam jest związane, że ty masz taką piwnicę. Ja wiedziałem, że te twoje 50 twarzy ta NASA to jednak... No. Nie będę kończył. 50 twarzy ta NASA. I wszystko jest na... No tak, na ostatnim wylewach masz rację. Przyznajesz się, bez bicia nie było ci. Ale to jak przez piwnicę ta NASA... Nie ma problemu. O, grunt było ciepło. Siema Michał. Boże, tam jeszcze został ten. Kubota z przyczepą. Wicher Wielgie. Też pozdrawiam. Lubię piłkę bardzo, bardzo mocno. Ale gdzie jest ten wicher? Chciałbym wiedzieć. A ja wiem o tym. Tam nas to jest tam. No, ale bym musiłem. Sorry. Wiedziałem, że tutaj tak szybko będą jeździć. Ale tutaj tak. Można powiedzieć, na pusto leciałem, to aż się sam wystraszyłem. Są jeszcze parę maszynek, których nie zwiozłem, ale to się zwierzę tam z czasem. 50 twarzy Adama? Nie wiem, to nazwę podjął Tanasa. Aż tak grubo to nie. Zostałem jeszcze wały, siewka, siewnik, kuboty. Ogień tutaj. Niedaleko Wrocławka, proszę bardzo. To tam gruby wicher wieje. Jak właśnie wicher sobie radzi? W jakiej wy jesteście klasie rozgrywkowej? To też taka ciekawostka. Jadasz, gdzie ty jedziesz, tak z ciekawości, jak to w lewo musisz jechać? O, teraz wszystko się zgadza. Tak i gram na kolorze. Ha. Maluch mój, oczywiście, że maluch był mój z tego filmu. Adam wszystko potrafi, dzięki rolnik, ciąteczka, pozdrowienka. Matko Bosko, pytam o piwnicy, to lepiej nie gadaj. Fajnie. Teraz. Ocieliłeś się pewnie. A klasa, panie, no, całkiem spoko. Ja też Marvin się z nimi gubię, ale póki się dobrze i grzecznie bawią w tym piwnicy, to nie się bawią. Niestety ostatnie miejsce. Oj tam, oj tam. Grunt, żeby wyszło lepiej.
żeby nie było, że cały czas jadę jednym, to w końcu zjadę tą kubotą. O, zamknięte i wracam. Jak on zostanie ojcem, to jeszcze jest córka w domu, przerzuci się na Tanaka. Czemu by nie? A! 49 twarzy. 40. Nie, ogólnie myślałem o tym, żeby ten nagrać 3 twarze Mr. Adama 15. Czyli policja, a pogotowie i straż pożarna. To byłyby 3 twarze. Ale myślę, że takie rzeczy można by było rozwinąć. Ale jak na razie to takie trochę marzenia. Popcie, dzięki za dzisiaj. Do następnego. 2 remisy i 2 porażki. Boże, też nie powiem, też bym pograł, ale nie mam gdzie. Wnioski. Wolę go jebał Makowca z Darkiem i nie chcą grać w piłkę. Wiedziałem. To kurwy nędzy. Czy tu jest gdzieś znak ust... No dobra. Masz szczęście. Że tu jest znak ustą pierwszeństwa. A tu? No, no i listy znak. No dobra, ale ciul wie teraz. Z której strony? No, no dobra, tu jest droga z pierwszeństwem. No dobra, majne wielbłędy jednak. Też nie pomyślałbym, że to tak jest zrobione. Bo tu jest rów, panie Adamie. No to dobra, i tak porobię, trzeba i tak porobię. O! Coś się kończy, coś się zaczyna. Zaraz dam obrowa pływa. Ajajajajaj. Ole tutaj, patrząc po czacie, jakby było. No, blisko Włocławka, to tam Bolek by miał blisko, gdyby mieszkał w tamtych okolicach. Nie no, do Wicherka daleko, niestety. Bardzo. Grunt, że jakoś uratowałem się z tego skrzywania, bo było grubo. Ale już któryś raz z rzędu tam się nabiłem, więc musiałem w końcu to sprawdzić, gdzie jest naprawdę droga z pierwszeństwa. Przez chwilę. Dobra. O, chociaż hamulce ma dobre. Landeczka out, kierunek lewa. I wysyty bank. Aleksander, pozdrawiam z Hamburga, pozdrawiam serdecznie. Bardzo mocno, dużo jest z was. Dużo was jest ogólnie z gdzieś za granicą, albo jakaś Holandia, albo Niemcy. Naprawdę? Fajnie wy tam macie. Czy ja wiem? Nie męczy mnie ten farming. Jednak lubię to rolnictwo i jeżeli coś się zmienia cały czas, to mnie to nie nudzi. Gorzej bym miał grać cały czas, nie wiem, na jednej w serii. Albo jednymi modami. O, dobrze, że... Dobrze, że jednak nie zostałeś z tym rakowem. Oczywiście wiem, gdzie jest kowal, będzie z Baruchowa. Wiele razy tamtędy jeździłem. A, jeszcze dostałem tutaj Kejsior, mój Boży. Więc prasujemy. Myślę, że do końca live'a sprasujemy i będziemy wtedy kończyć. Mogę jakieś belki zmieniać? Nie. Tej prasy. Jest tylko jedna. Jeden rozmiar belek.
pozdrawiam serdecznie, Sól Mierzycy. Chodzi o praktyki na warsztacie samochodowym? Myślę, że jeżeli ktoś jest jebnięty czułko, to będzie wyzywał i tego się nie ogarnie, tak? Bo są tacy ludzie. Ale nie ma się co przejmować. Początki zawsze są trudne. Więc polecam na pewno być skupionym, słuchać, patrzeć najbardziej, co się robi, nie olewać, a wszystko będzie git. No może, że tak jak mówię, jeden z pracowników będzie trochę jebły, no to tego się niestety nie ogarnie. Pozdrowienia z nad Soliny, proszę bardzo, jakie piękne pozdrowienia od kanały. Dzięki, dzięki, piąteczka, pozdrowienia. To nie z wyraków. Gazda Bronek miał wczoraj live'a. A kiedy kolejnego? Nie wiem dokładnie. Wejdziemy sobie teraz tędy. Piękne, spokojnie. Nie ma się co przejmować. No jak będzie przesadzał za bardzo, to tam trzeba będzie gościa kulturalnie wyjaśnić. Ale jeżeli chodzi o młodocianych pracowników, całkowicie takiego prawa nie ma, by on jest od tego, by uczyć was, a nie wyzywać bardziej. Bo tym bardziej takim zachowaniem nikogo nie nauczy. No może, że będziecie świrować i robić wszystko, żeby nie dać mu do głosu, to on wtedy będzie robił wszystko na odwrót, no ale to tam nic nowego. Grunt, żebyś się ty zachował git, a będzie dobrze. To nie jest okibicowanie ze Slavią. Bardzo się cieszę, Aleksander. Tutaj, że tak działają filmy. A najbardziej właśnie od zera. Od zera jednak jest to hitowa seria. Nie ma Bartolo, witam. Siema, siema. Witam wszystkich bardzo, bardzo mocno. O, aż mi się przestawiło. A ja chciałem tylko jedną rzecz zrobić małą. Mamy 1000 łapeczek i to jest bardzo, bardzo nieciesząca wiadomość. A my dalej będziemy pracować. To dobrze, Filip. Cieszę się. Marvin, powiem szczerze, że ta nas jest jak syn, ale co on robi po godzinach, to ja już tego nie wiem. Chłopcze, nie będzie z tego bele. Ajajaj. Tam nie zostawiam żadnego pokosu mini. Ej, tu jest mini pokos, bierzemy go. Ale tylko bierzemy, żeby była full prasa. Odtąd to jest. Odtąd. Ja trochę się tam zbiera zaraz i mamy fulla. Bardzo dobrze. Cyk. Mamy sprasowane. Pakito, siema, witam serdecznie. A my wracamy.
tego piękne opracowanie. O Jezus, jadę z tym dzisiaj? Ale ich nas... Straszę ich trochę, ale chyba nic. Córka domu, no jest. O! Muszę. Wymuszę, zdążę, dzięki. Ale Boże, jaki tu jest... W szoku, po raz pierwszy. Fajne takie ogólnie, jak tyle aut jeździ. I tam gdzieś jakaś jedna luka, przerwa i... Trzeba się wrąbać nią. Ale... To aut jest od groma, w szoku jestem. Wesele, no. To chyba najdłuższe wesele, jakie widziałem w tej grze. Skoczek tam życie, dobrze, dobrze, leci sobie. Nie wiem, Marvin, naprawdę nie wiem. Pod którym on nazwiskiem będzie gałęzie robił. Nic nie jedzie, bo tutaj teraz już wiem, że muszę przepuścić, więc... Na wypadek był. Wszystko jasne. O, śliszy, co ich wściekli. Naprawdę fajna. Ole, hamulce. Szacun. Mógłby pan na pobocze zejść. Ale naprawdę ta osada spoko wygląda. Nie grałem, bo jakoś nie miałem nigdy jak na co po co, a naprawdę robi kawał dobrej roboty. Kawał dobrej roboty, ale nie wiem, czy na tym miejscu nie pobudować by coś innego, jakąś inną gospę, tak się teraz zastanawiam, czy coś mniejszego, ona naprawdę jest duża, chociaż spoko jest, no i jest i świniarnia, i kury, tak teraz się zastanawiam, ale zobaczymy, na razie myślimy dalej. Jedziemy sobie, staniemy tutaj. Ogólnie zrąbałem jedną rzecz, widzę. Nie nakarmiłem kur tym jęczmieniem. I zostaje nam jeszcze ZT. Tak chciałeś? No widzisz. No widzisz, tak to jest, jak ty chcesz, a ja chcę co innego. No. To jest z tymi krzyżownikami. Narobiłeś chęci, mówisz, że taki klimat, taka mapa, kur. Zajmij się, a to no. Ano. Tak to byś. Oj. Te hamulce jeszcze do poprawienia w tym ZTS-ie i... O Jezu, bo on 3 lata hamuje, co nie? Naprawdę, on 3 lata hamuje, a... 4 rok dopiero... puszczałem hamulce. Tuj. Lewą stronę poproszę. I jest wszystko git. Ale piękne. Ale widzisz. To też nie głupia sprawa. Czy uda mi się teraz cofnąć? Muszę? Trzeba? Tak, pewnie nam już nie wyhamuje tutaj, no. Muszę to tak ładnie cofnąć. A, uj. Co my tu posiadamy? Jęczmienia trochę i rzepawku trochę, więc... idziemy z tym jęczmieniem. Nie wiem ile. Naprawdę nie wiem. Ja byłem w okolicy Łodzi. Teraz już w okolicy Bytowa. Niestety, trochę się pozmieniało. O, jeszcze dłużej hamuj. Na prawą. Przesunę. O, bałem się, że nie ma w ogóle wysypywania. O, nawet ślicznie mi się też tutaj ogarnęło. I ukur. Serio? Więcej zabrakło. Wszystko.
rzadko się może zdarzyć was tego. Tej sikanie mógłbym drasnąć. No nie, ZTS jest zajebisty. Tylko zmienić mu to hamowanie. I wtedy będzie. Dobra, wysypane wszystko, więc mamy pierwszy dzień. Naprawdę udany, bardzo fajnie tutaj się grało. Jeżeli chodzi o cudowną osadę. Nie no, tutaj robotę dla mnie dzisiejszego dnia zrobił. Oto ten piękny kejsik. Bo naprawdę kawał dobrego byka, że tak wyrażę. Piękny Aleksander, jestem przyjemny. Do Piotrkowa też miałem 5 km, panie Jakubie. Jak mieszkałem w tamtych okolicach. Więc tutaj wszystko się zgadza. Ogólnie bardzo, bardzo fajny live. Dziękuję wam serdecznie za dzisiejszy wieczorek. Bardzo miło z wami tutaj było. Serdeczne podziękowania dla Redo za piękną mordeczkę dnia dzisiejszą, za kolejnych nowych sponsorów, bo mamy was coraz, coraz więcej. Kolejnych dwóch dzisiaj wpadło, więc bardzo mnie to cieszy, że po prostu jest nas coraz więcej. Za te kolejne ponad 1000 łapek, więc naprawdę te live'y cudownie wychodzą zawsze i wszędzie. I serdecznie zapraszam na kolejnego live'a. Postaram się zrobić jeszcze w tym tygodniu, jeżeli się oczywiście uda. Dziękuję.